zaśpiewać, to nie jest nasz podstawny sposób na zwabianie nowych klientów. Po prostu dzisiaj będzie mroczno i kryminalnie. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Edumaniak TV. Opowiem dziś Państwu o książce Joanny Bator pod tytułem Ciemno, prawie noc. Główną bohaterką książki jest warszawska dziennikarka, która wraca do rodzinnego Wałbrzycha, aby napisać reportaż o zaginionych w niejasnych okolicznościach dzieciach. Nie spodziewa się, że przyjdzie jej wysłuchać aż tylu opowieści, a tym bardziej, że stanie się główną bohaterką kilku z nich. Ciemno prawie noc to książka przede wszystkim o złu, wszechobecnym, nie do zlikwidowania i nie do ominięcia. Jest to książka niebanalna, wzruszająca, która zawiera elementy horroru, kryminału, romansu, baśni, a także autentyczne wątki II wojny światowej, tak więc każdy czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie. Myślę, że bardzo ciekawym elementem książki jest język, jakim jest napisana. Znajdują się w niej trzy rozdziały nazwane bluzgami. Są to fragmenty utrzymane w konwencji internetowych wpisów, które bez wątpienia uznać można za fenomenalne. Otrzymała nagrodę Nike, a więc najważniejszą nagrodę literacką. Powieść Joanny Bator Ciemno prawie noc została uznana najlepszą powieścią 2013 roku. Przyznam szczerze, jest to pierwsza książka tej autorki, którą przeczytałam, ale na pewno nie poprzestanę na tej jednej. Myślę, że teraz przeczytam kolejną powieść tej autorki o tytule Chmur Dalia. Ja dla Państwa jest są kryminały pani Nile Neuhaus. Są to książki, które w Niemczech zeszły się w milionowym nakładzie, zyskały status bestselleru. Należą one do serii Gorzka Czekolada. Dla mnie, jako osoby, która dawno nie czytała kryminału, były one bardzo wciągające i naprawdę byłam zaskoczona tym, jak przyjemnie czytało mi się tą lekturę. Śnieżka jest powieścią psychologiczną. Myślę, że zdecydowanie spodoba się paniom. Za to, jeżeli chodzi o głębokie rany, przewija się tutaj wątek II wojny światowej. Chodzi o morderstwa w kręgach arystokratycznych. Myślę, że dla panów będzie to zdecydowana gratka, pewne informacje, które są zawarte w tej książce. Książki są bardzo wciągające. Tym, co łączy książki Neuhaus, jest to, że głównymi bohaterami są agenci Wydziału Specjalnego. I książka nie jest podzielona typowo na rozdziały, tylko jest jakby zapisem codziennej relacji z przeprowadzonego śledztwa, dzięki czemu możemy rozwiązywać zagadki razem z agentami. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do lektury, a dodatkową gratką dla osób, które lubią audiobooki, jest to, że wszystkie części wydane są właśnie w formie audiobooków czytanych przez panią Maję Ostaszewską. Nie wiem jak Państwo, ale ja już wiem, jak spędzę następny weekend. Na gwiazdkę dostałam Ciemno prawie noc i zdaje się, że czeka mnie przez następne 3 dni lektura tej książki. Państwu tylko przypomnę jeszcze, że do 11 stycznia, czyli do końca przyszłego tygodnia, książki Nile Neuhaus i Joanny Bator z 15%.